Was nie przeszedł przez tą barierkę, żeby posłuchać Hurtu albo Iry, to jedyną okazją, aby dowiedzieć się, co działo się na kampusie Politechniki, jest to wideo. Zapraszam na naszą relację. Duszu, więc tutaj suchy, że w tamtym roku wygrałeś, tak? No tak się zdarzyło przypadkowo, no, tak, można tak powiedzieć. A w tym roku też zapatrujesz się na wygraną? Nie, to jest czysta zabawa tutaj z nową partnerką, prawda, bawimy się fajnie. Czwarty dzień personaliów, ciężko już się żyje, że tak powiem, rana trzeba było wstać, wcześniej przygotować się do turnieju, prawda, ale zobaczymy jak będzie, czas pokaże. Zewnątrz Krzysiu Jędrysiak, który wcielił się w pandę. Jest on także organizatorem dzisiejszej Olimpiady Starostów, która się tutaj odbyła właśnie przed chwilą. Krzysiu, powiedz mi coś na ten temat. Pierwszy raz takie coś zorganizowałeś? To znaczy, powiem tak. Ja w takiej olimpiadzie startowałem kilka lat temu, kiedy odbyła się druga Olimpiada Starostów. Grałeś? Miałem drugie miejsce. I po prostu zrodził się pomysł, żeby coś takiego zrobić u nas nauczenie, bo to jest fajna inicjatywa, która sprawdza siłę umysłu i ciała naszych starostów, to ich wiedzę o uczelni. Ze mną jest Justyna, jedna z kandydatek Olimpiady Starostów. Cześć. Cześć, witam. Chciałam, abyś mi odpowiedziała na parę pytań. Pierwsze to jest, jakie konkurencje mieliście dzisiaj? No, konkurencji było dosyć sporo. Pierwszą z konkurencji była rozmowa z osobą, z wykładowcą. Musieliśmy wypisać odpowiedni certyfikat, że rozpoczynamy ten kursik, tą olimpiadę. Następnie był rzut indeksem do śmietnika, który odbywał się z tyłu za esekiem. Oczywiście po każdej konkurencji dostawialiśmy odpowiednią zagadkę, instrukcję, że gdzie mamy się następnie udać. Ekonomia, piąty rok. 2 lata temu drugie miejsce, w tym roku pierwsze miejsce, czyli cel osiągnięty. No, myślę, że osiągnięty, chociaż po ostatnim roku mieliśmy lekki niedosyt, słabo zagraliśmy, nie udało nam się obronić tytułu, no ale w tym roku już my się totalnie zrehabilitowali i myślę, że ludzie powinni to docenić. Cześć, jesteśmy tutaj z Wami z zespołem Skangur i takie pierwsze pytanie na rozgrzewkę, bo zrobiłam taki mały research i wiem, że tutaj niektórzy z Was studiują, niektórzy z Was są nauczycielami, pracują jako informatycy. Jak godzicie te wszystkie zajęcia z graniem w zespole? No to akurat nie jest jakimś takim większym problemem, mimo że jesteśmy tak dość rozrzuceni od prawie nowego Sącza Puchszanów. Generalnie jest tak, że my dość intensywnie pracujemy, jeżeli robimy materiał do studia. No to wtedy faktycznie, ale to zazwyczaj robimy to zimą, w godzinach późno wieczornych i nie zajmuje nam to jakoś tak strasznie dużo czasu, bo to zazwyczaj w gdzieś tam warunkach domowych jest przygotowywane tak już w takim dość szczegółowym zarysie. A w sezonie, tak jak teraz, my praktycznie próbnie gramy, no odpuka się koncertów, mamy dość sporo. Że wielu z tych ludzi kojarzy nas z hasła Załoga G albo tam Bolek i Lolek i jakby bardzo mi się podobało, że to się przemienia w to, że kupują zespół jako całość, a nie jako zespół, który ma jedną, czy dwie, czy trzy piosenki, które gdzieś tam pulają w radiu. I to jest dla mnie najważniejsze, że nagle stajemy się zespołem Hurt, a nie zespołem, który ma tam dwie, czy trzy piosenki, które gdzieś słyszałam. Nie? My po prostu chcemy się bawić z ludźmi, tak? Ponieważ uważamy, że
gdzie przychodzą na koncert i chcą usłyszeć i zobaczyć coś, czego nie ma na płytach. Jeżeli chcą posłuchać piosenek, to sobie puszczą z płyty i posłuchają, a na koncercie chcą czegoś więcej. Więc po prostu próbujemy wciągać ludzi do wspólnej zabawy, do tego, żebyśmy razem wytworzyli ten coś takiego jak koncert zespołu IRA, tak? I publiczność, i my. I jak jest tak jak dzisiaj, no to myślę, że jest fajnie. Jest godzina 2 w nocy, dzień rokowy właśnie dobiega końca. Ale to nie koniec atrakcji, które zostały przygotowane dla Was podczas tegorocznych Piastonaliów. Ciągle z napięciem czekamy na artystę, który przede wszystkim za pomocą swoich ust potrafi rozruszać tłumy. Zapraszamy! Ze mną są chłopaki zespołu Dźwięki Kolorowe. Ze mną zespół Dźwięki Kolorowe. Jeszcze raz. Ze mną chłopaki zespołu DKR, witam. Witam serdecznie.